Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na moim kanale, z tej strony Aśka i lecimy z kolejną częścią naszego albumu królewskiego. Słuchajcie, to już jest strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta lewa i siódma prawa. Tak jak właśnie ostatnio rozmawialiśmy, zrobimy sobie dwie strony równocześnie, ponieważ będą to strony bliźniacze. Tę jedną mieliśmy już dociętą. Pamiętacie, że zostawiliśmy sobie ten wzór tutaj przy docinaniu. Teraz ciachniemy sobie drugą i takie ładne nam się troszkę bliźniacze te strony zrobią. Zastanawiam się, jak to ugryźć, żeby to ładnie wyglądało. Więc możemy tak, albo z dołu, albo z góry. Zobaczymy zaraz. Ważne jest, żeby teraz dociąć sobie arkusz. Tym razem dotnę w tym kierunku. Będzie mi to bardziej potrzebne. Pamiętamy, że mamy 19,6 na 19,6. Więc piętkę trzeba zdecydowanie odciąć. Ona jest niepotrzebna. To jest arkusz numer 3. No i robimy 19,6 na 19,6. Ciach. Słuchajcie, mamy docięte dwa arkusze, strony bliźniacze. To jest bardzo fajne też. Bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o albumowanie. To są strony, które, jak sama nazwa wskazuje, są bliźniacze, czyli są bardzo do siebie podobne, czasem identyczne, zależy jak to lubi. Tutaj te kwiatuszki akurat nam się będą odwracać jakby w przeciwległym kierunku, bo jeden w ten, jeden w ten, ale myślę, że to, a może tutaj te są bliżej. Poczekajcie, bo ja teraz dopasowuję, żeby jakby kolorystycznie tu mi trochę bardziej to pasowało. O, nie, przepraszam, tu. O, te tu tak bardziej ze sobą. Bo tu jasne, ciemne. No to może tak zrobimy. One nie są w tym samym kierunku odwrócone te kwiatki, no bo to są dwa te same arkusze, ale chodzi o ładne tutaj ozdobienie ich. Boże Święty, o ozdobienie tych krawędzi, o to mi chodziło. No i myślę sobie, że tutaj taką matę 10,5 na 15,5 można spokojnie sobie zamocować. I tak to zrobię, jak mówiłam, czyli że będą otwierane książeczki. Teraz tylko zastanawiam się, czy nie zrobić jednej w ten sposób, a drugiej w ten sposób. Żeby na przykład jedna otwierała się w tym kierunku, na zewnątrz, a druga, żeby się otwierała w dół, bo one nie muszą być tak samo odwrócone do siebie, bo możemy wtedy dekorację zrobić sobie ładnie, na przykład tutaj z boku, albo w ten sposób, o może tak, tutaj dekorację na tej krawędzi, a jak tu sobie damy, to też tu. Chodzi mi o to, żeby nie kolidowały ze sobą te dekory nam, jak się zamknie, żeby one do siebie, wiecie, nie przyplaszczały się za bardzo. Więc możemy zrobić tutaj jedną, a tutaj drugą. Także tu będzie pionowa. Ona się będzie otwierać w tym kierunku, więc tutaj trzeba będzie tak lekko płasko. A druga tu. Tak więc pierwsze, co musimy zrobić, moi kochani, to zrobić sobie te nasze książeczki. One będą zamykane na magnesie, więc tutaj wystarczy nam chyba jedna kartka, bo my będziemy chcieli to tak. Chociaż chyba nie. A zaraz zobaczymy, czekajcie. 15,5 na wysokość. Nie, nie, bo tu musimy zrobić tak. A tu nam zostanie, tu nie będzie 15,5. No właśnie, to nie bardzo, bo tu by została nam cała mata. Ale to sobie wykorzystamy bez problemu, więc musimy mieć dwa arkusze. I znowu 15,5, bo robimy na 10 na 15. I z tych dwóch mamy 9 na 13 książeczki albo karty maty większe. Także to odkładam. I teraz obydwie musimy przebigować sobie tutaj na te nasze 10,5 cm. Czyli muszą nam się te książeczki ładnie tutaj zamknąć. Mamy dwie książeczki, słuchajcie. I robimy ciach.
Są dwie książeczki i tak jak mówiłam, jedna będzie się otwierać tak w tym kierunku, a druga nam się będzie otwierała w dół. Mamy tutaj, wiecie, strony bliźniacze. I ja teraz tak w sumie się zastanawiam, że można by te dekoracje zrobić na tych narożnikach, ale ja nie będę tutaj zbytnio kombinować. Nie musi być to taka bardzo mocno odstająca, tutaj spokojnie otworzymy, więc damy radę zrobić na zewnątrz. No i teraz to, co trzeba, kochani, to, co jest najważniejsze, to magnesiki, które musimy sobie od razu zamocować, żeby to fajnie się trzymało nam. I tu wystarczą nam po jednym. Górne części będziemy oklejać tak czy inaczej, więc ja sobie je przykleję na tych częściach górnych naszych. O, czyli tutaj i tutaj, na środeczku. Jak tam Wam będzie wygodniej, od razu magnes idzie. Pamiętajcie tylko o zachowaniu tej odległości od krawędzi, żeby tu ładnie można było sobie przykleić potem papier skrapowy, żeby on tam nie odstawał jakoś zbytnio za bardzo. To, co następne, to jest taśma dwustronna, którą muszę sobie zablokować te moje magnesy od razu, żeby mi się nie przesuwały. Dobra. W sensie tu nie będziemy mieć zbyt dużej filozofii, więc potem się troszkę napracujemy, jeżeli chodzi o dekorowanie, ale na ten moment tutaj to ok. Spójrzcie, tu sobie mocujemy. I teraz tak, można zamocować magnes pod to, ale ja sobie zamocuję pod tą kartę, bo tu będzie tylko jedno zdjęcie, już nic nie będziemy więcej robić, więc nie muszę się o to bać, że tu będzie za dużo warstw. Pamiętajcie tylko o to, żeby się otwierało to na zewnątrz, nie do środka, w miarę możliwości. I mocujemy ją sobie tutaj. Ja tak odwracam, żeby mniej więcej ta krawędź tu i tu ładnie prosto siedziała. Spójrzcie. Jak potem sobie okleimy, no to oczywiście odwracam w drugą stronę magnesik. Jedna, a nasza druga będzie zamocowana tutaj. No i tę otwieramy w dół. I tutaj też chcę zachować ładnie. I od boku, i od dołu. No, tu mam troszeczkę więcej od dołu, ale myślę, że... Gdzie? Z jednej i z drugiej strony. Mamy to. I magnesik. No i zobaczcie. Szybko, szybko, raz, dwa i mamy fajne strony. One oczywiście nabiorą całego uroku. Słuchajcie, jak tu zrobimy te wszystkie dekoracje, ja tu poddaję napisy jakieś fajne, więc tam w kolekcji są, więc super. Ale zobaczcie, jak tak naprawdę tak szybko, szybko można zrobić fajne strony. Ja też jeszcze sobie tutaj piszę, słuchajcie, pamiętamy. 19,6. Aha, tu mamy docięte. Ja sobie zawsze wpisuję, żeby nie zapomnieć, bo bardzo łatwo to zrobić. I teraz tak mamy, nie? Czyli, o, zobaczcie. Dwie kolejne strony. Można by na przykład je od razu ozdobić, ale tak jak mówiłam, jeszcze nie mamy wszystkich... Chociaż w sumie te karty można by od góry okleić, ale ja nie czuję takiej potrzeby, po prostu zrobimy to przy okazji dekorowania. Ja się zastanawiam też, czy to dekorowanie nie rozdzielimy na dwie części, bo tu jeszcze są karty, tam maty wsuwane od góry, trochę tej pracy będzie, a nie chcę, żeby te odcinki były takie bardzo długie,
Wolę je rozłożyć na dwa razy. Kto będzie chciał, to sobie po prostu, wiecie. Zresztą to na jedno wychodzi, ale ten YouTube to potem te filmy tak długo się obrabiają, więc wiecie, lepiej to włożyć w dwa dni. No i teraz ciach, musimy tylko, żeby się nie pomylić. To jest ta nasza karta, więc robimy ją tu. Ja mówiłam, że to będzie bardzo przyjemny album, w znaczeniu taki, wiecie, nie będzie to jakoś dużo skomplikowanych rzeczy. On ma być fajny, prosty i przyjemny. Akurat te strony do takich należą. Ubrudziłam sobie trochę palcem. Słuchajcie, to jest nasza strona jedna, a to jest nasza strona druga. Myślę nad tym, co zrobić jako zamknięcie. Nie chcę robić tutaj kółek z ćwiekami. Chociaż nie wiem, czy ostatecznie tak się nie skończy. Przemyślę to jeszcze. Przemyślę to jeszcze, dlatego chyba nie będę już dzisiaj tutaj od razu tego dekorować. I zobaczcie, teraz musimy to odwrócić, żeby to fajnie nam tu pasowało. Kochani, nie bójmy się też robić w albumach prostych stron. Nie myślmy, że one są wtedy mniej ładne, mniej atrakcyjne. Bo proste strony naprawdę mogą pięknie wyglądać. Zobaczycie zresztą, jak my to potem ozdobimy tutaj wszystko. Jak to będzie fajnie wyglądało. Zobaczcie. Mamy dwie strony. I będziemy robić dekoracje i tutaj, i tutaj. I ona będzie się otwierać tak. I będzie się otwierać tak w dół. Jak będzie to trzymadełko, to będzie się otwierało zdecydowanie lepiej. Więc w sumie, tak jak widzicie, to jest kolejna strona, którą możemy sobie już tutaj wmontować. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie strony bliźniacze, czy lubicie je, czy stosujecie w albumach, a może jeszcze się nie spotkaliście, nie wiedzieliście, że takie, taka opcja też jest. Swojego czasu one były bardzo popularne. Słuchajcie, nie było albumu, w którym nie byłoby stron bliźniaczych. Pamiętam to jak dziś. Bardzo, bardzo dużo ich było. To było takie chyba najpopularniejsze, wydaje mi się, rozwiązanie albumowe. Bardzo często stosowane, więc... Dzisiaj tak wrażenie odnoszę, że jakby mniej widzę tych stron bliźniaczych w albumach, ale... A ja już wiem, czym to tu ozdobimy chyba. Coś mi przyszło tak... O nie! O Boże, dobrze, że to była lewa strona. No widzicie, to jest to moje kładzenie byle gdzie tych kart. Coś fajnego mi tu przyszło do głowy. Mam nadzieję, że... Okej. Okay. No i teraz słuchajcie, musimy pilnować tego, odwracamy w tym kierunku, bo tu jest ta nasza strona, już sobie zwróciłam kartkę, ta wiecie, z tą kieszenią, taką z tym wyciąganym wzorem, więc sobie tu dopasowujemy, ściskam sobie z dwóch stron, podnoszę kartę, sprawdzam, czy mam równo, tu mi się troszeczkę coś przesunęło, więc prostuję. O. Tak się trzyma dobrze i staram się ją położyć teraz. Nie muszę ją widzieć, wiecie, ja tak nie... O nie, 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 ale to tak też się zdarza. Słuchajcie, zakładam raz jeszcze, przykładam sobie tu na równo, może tak mi będzie lepiej. A teraz podniosę do mojej karty. No widzicie, teraz jest ok. No coś tam poszło nie tak, by się odkleiła. Nie chcę przykleić, wiecie? Ale tak też się czasem zdarza. Tu sobie to lekko unosimy.
Słuchajcie, no już drugi raz mi się odczepiła. Chyba nie mam dzisiaj dnia do wklejania kart. Dociskamy sobie tu. Odwracamy, dociskamy sobie tu. Teraz jest gitarka. Też ważne, żeby docisnąć te nasze łączenia. Wiecie, że ja sobie też ściskam tymi spinaczkami, jak mi to nie chce tu fajnie się połączyć. Albo mi się to rozciąga, to wystarczy złapać na chwilkę. On fajnie się tam mam załapie. Chyba wpadłam na pomysł, co zrobimy tutaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, także będziemy robić tutaj i tam z drugiej strony. Fajnie, teraz to o czym pomyślałam, to cieszę się, że mam te karty tak wpięte, te maty, bo nie będą o siebie zahaczać te dekoracje, a to w tym wypadku będzie bardzo ważne. Jedną zrobimy tu, drugą zrobimy tu i myślę, że ładnie z napisami będzie to grało. Tylko potem trzeba będzie uważać przy otwieraniu tu, a tu się będzie otwierać na dół. Będzie ok. Moi drodzy, dziękuję Wam za kolejną część. Dzisiaj bardzo szybciutko poszło, prawie tak szybko jak ta nasza kieszeń z wyciąganym wzorem, ale zobaczycie, jak sobie to ozdobimy, że będą piękne te strony. Więc mamy kolejne strony, kolejne. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz będziemy robili ósmą. W ósmej stronie ja mam taką zamykaną kieszeń z wsuwanym książeczką, więc też sobie tam fajnie porobimy. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, kochani. Zapraszam Was już do kolejnej części. Ja nawet nie zapowiadam, co na kanale, co na grupie, bo mam ponagrywane filmy do przodu w związku też z warsztatem albumowym Przytulne Święta, który też sobie teraz równocześnie nagrywam i gdzieś tam jeszcze też są tu warsztaty prowadzone ze wspierającymi, więc bardzo dużo się dzieje, dlatego muszę to tak z głową poplanować. I dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was już do kolejnego filmu, do kolejnej części. Do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy, do następnego razu.